Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam w kolejnym odcinku z Palworld i z naszego miotacza ognia, który nazywa się Fox Sparks. Zobaczymy co się stanie, jak do końca sobie to wykorzystamy, bo widzę, że to ma jakiś swój limit. No właśnie, ma limit i dupa, w sensie no i czekam, aż się załaduje do końca od nowa. Moi drodzy, naprawdę, ta gra jest po prostu elegancka. I naprawdę, no nie pamiętam oprócz Gravekeepera, kiedy mi się chciało tak daną grę grać. Naprawdę sobie resztę rzeczy, bo z pewnością nam się to przyda do zrobienia, więc już leci Reaper. Tu leci również Reaper, 118 drewna, to jest coś pięknego. Jeszcze tylko kamień i będzie gituwa. Gdzie jest w ogóle nasze drewno? Drewno jest tutaj? Nie. Gdzie jest nasze drewno? Gdzie myśki sobie drewno chowają? To jest dobre pytanie. Gdzie nasze myśki sobie drewno chowają? Tutaj go nie ma. Nie widzę go przynajmniej. Ale to nie szkodzi. Zaraz z pewnością znajdziemy. To sobie zestakujmy. Jajeczka sobie pochowajmy. Jakkolwiek to brzmi. Możemy nawet zrobić sobie kolejne jedzonko. To jest dobry sygnał dla nas. Widzę, że nam znów zaczyna brakować rzeczorków. 113 drewna. Tutaj jest. Tak, nie widziałem wcześniej? To coś dziwne. Dobra, te trzy przedmioty są nam stricte potrzebne. Tylko tak, no ja trochę przesadziłem z tym drewnem. Definitywnie trochę przesadziłem. Trochę bardzo przesadziłem. W ogóle przydałoby się zrobić tutaj odpowiednie skrzynie właśnie stricte na drewno. I na inne rzeczy. W ogóle zobaczcie, że w teorii teraz to możemy sobie robić tych rzeczy do domu ile chcemy. No place on the ground. Ok. Myślę, że przydałoby się zrobić kolejne piętro. Mogę dalej sobie zrobić tu? Nie mogę. Niedobrze. Niedobrze. To mógłbym zrobić tutaj sobie kolejne dojście w tą stronę. I chyba nawet to zrobię. Bo tu i tak nic nie będę dalej robił. Dobra. Więc fundament sobie oczywiście dalej pociągniemy w tą stronę. Kolejny fundament. No i w szczególności, że tak naprawdę no tutaj nic i tak nie postawię i tak. A większa chałupa się przyda. Większa hacienda się przyda. No. Kolejny fundamencik, czy ja mogę postawić? Mogę. Pytanie, czy tu go postawię? Ale chyba też postawię. Chyba też. No i fajnie. No i bardzo fajnie bym powiedział. Teraz tak. Chciałbym włączyć Disable Mode. Pozwolić to. Nie mamy miedzianego klucza jeszcze, niestety. Teraz zrobimy tak. Tutaj to. Tutaj tak. Czy tutaj coś mi wlazło? Nie wiem. O, dobra, złapałem to drewno. Tak już się czaiłem na nie. Czaiłem i nie mogłem go złapać. Luz, bluz i orzeszki. Dobra, tamte sobie pracują. Fajno. Dzisiaj zrobimy sobie przy okazji jeszcze ten stone pit, który już od poprzedniego odcinka nam chodzi po głowie. Że tak powiem. Dalej tu już nie mogę. To jest pewne. Dobra, tu zrobimy tak. Tu kolejne okienko. Tutaj też zrobimy w ten sposób. Nie w ten sposób. Firo, co ty odważasz? Co ty od Janie Pawlasz? Tu zrobimy w ten sposób. Tu przeniesiemy to okno teraz tu. To zniszczymy. W ogóle tutaj będzie teraz doorway. No to zniszczymy i zrobimy sobie tutaj tą ściankę. W ten sposób. I kolejny wood wall. O, i tak miało być. Powiedzmy, że to miało tak wyglądać od początku. Tak naprawdę to nie, ale no powiedzmy, że tak miało być. Tu mogę to postawić. Ciekawe. Ciekawe, że tutaj nam zesnapowało, a tu już nie. Spróbujmy zrobić w ten sposób.
Nie mogę. No trudno. Nic się nie stało. Dobra, zróbmy jeszcze tutaj ten wooden roof. Wejdźmy nawet sobie. O kurde, no to jest piękne. To jest naprawdę piękne. Sam fakt, że możemy chodzić po tych budynkach, to jest coś pięknego. Po budynkach, po skałkach, wszystkim. I może byśmy zrobili tutaj drugie piętro tylko do posłów, żeby one sobie tutaj chodziły i na przykład spały, żeby nadal nie było nic związanego z ich łóżkiem. Też nie byłoby głupie? Zobaczcie, ile nam teraz miejsce w ogóle przyszło. Dobra, potrzebuję łóżka. Choribert. Choribert niech będzie sobie gdzieś tu. O, elegancko. Jakbym chciał zrobić na przykład schody, czy mogę zrobić schody? Wooden stairs, mogę. Ale nie tu. No structure connected. No dobra, jak na przykład zrobię to w ten sposób. Mogę zrobić tu schody? Zesnapują się oczywiście. No i będziemy mieć pod schodami łóżeczko. One sobie tutaj elegancko będą latać. I na przykład jeżeli chciałbym wooden roof, czy ja mogę wooden roof to zrobić? Mogę znów. A ile mogę tego wooden roof zrobić? Dużo mogę zrobić, wow! I to mi się podoba. To mi się mega podoba. Nawet mógłbym to bardziej teraz tu przedłużyć do końca, nie robić nawet, wiecie, tutaj żadnego tarasu, tylko zrobić taras widokowy na drugim piętrze, stricte. I chyba nawet to zrobię. Chyba nawet to zrobię, ale za chwilę. Dobra. I wychodziłoby na to, że wooden roof ma być w tym miejscu tylko i wyłącznie. Przynajmniej jako podłoże. Wszystko dla palców będziemy robić na górze. I to się nie będzie tam mieszać w żaden sposób, też będzie wygodniej dla nas. Myślę, że to będzie spoko. Tyk. Szkoda, że nie da się jakoś przetrzymać na przykład, żeby budować non-stop. Kontrol raczej nie. Raczej to się nie sprawdzi. Dobra. Tylko tak. Wszystko pięknie, ładnie. Ale wiecie co? Ja sobie jeszcze przeciągnę tutaj ten jeden wooden roof do przodu. Pytacie dlaczego? Bo mi się to wpasuje wtedy. Będę mógł zrobić to w ten sposób. Pyk. I tu będzie jedno okienko. Tu będzie drugie okienko. Tu będzie eleganckie. Nie wiem, jak to się wpasuje tam na dole. Jak to będzie wyglądać. Może być kiczowate. No trudno, zobaczymy. Będzie bardzo kiczowate, to coś zmienimy jeszcze. Ten wall, w ogóle ciebie to schowamy na razie. Ty jesteś niepotrzebny nam w danej chwili tu. No i zobaczcie, tu również nam się ładnie by wpasowało. Widzę, że tu drewno jest problemem. Można po drzewach smyrać, ja pierdzielę. No, no nie, no zobaczcie, czy to nie jest genialne? Jestem na drzewie. No to jest genialne. To jest genialne. Ta gra jest genialna. Mówcie, co chcecie. Po prostu ta gierka zaczyna być u mnie w top. Pytanie w top ilu? A? Okej, okay. Całe poszło. Pizdziec. Całe poszło w pizdziec. Tu sobie zbudujemy kolejną ścieżkę. Nie do. M tu. Czemu to mnie tak robi? Wooden roof kolejny. Jak to? A, bo tu drzewo jest, dobra. To wiele wyjaśnia. To wiele wyjaśnia, już się denerwowałem. Nie szkodzi, zaraz to naprawimy.
kolejny. Window. Tu sobie oczywiście te łóżka zaczniemy już stawiać powoli. Jak one sobie tu śpią. Nie przeszkadzają. Kamienia nam brakuje. No. Brakuje nam trochę kamienia. Dobra, prześpimy się. Jak to wygląda? Zobaczmy, oceńmy, wygląda jak... Dobra, no wygląda jak... Wygląda. Zgadzam się, wygląda. Znaczy, możemy na przykład wooden roof tutaj połączyć z tym? No niestety nie. No niestety nie. Dobra, ale tak, chcę się pozbyć... tego tu na dole. Dobra. I kolejny chyba też, czy nie? Może i nie. W ogóle zobaczcie, jak ta playseta pani mi wygląda. Śmiechowo. Totalnie śmiechowo. Wiecie, ja nie przeczę, że nie znajdę jakiegoś innego miejsca po prostu na to wszystko. Bo i tak może być. To jest taka nasza pierwsza baza, którą ja tak naprawdę testuję, bo nie wiem, jak to wszystko działa jeszcze. Widzę, że nam zabrakło niestety miejsca w ekwipunku. Nawet skakać nie możemy. Problematyczne. Dobra, dokończmy sobie to tutaj. Wooden roof. To będzie tu. I to będzie tu. Robimy już ściankę tą standardową. Pyku, pyku, wybyku. I tutaj nasz piękny doorway, ale najpierw sobie zrobimy wooden roof. Pyk, pyk. I wooden door. No, weź. Tu będzie nasz piękny taras widokowy. Co prawda delikatnie kiczowaty, ale zawsze, zawsze coś, tak? To not connected to structure. Tu masz być. Tu masz być. Build continuously. Da się jednak. Ej, to ja jestem lama. Wystarczy prawym kliknąć. A ja cały czas klikam. Ale ja jestem... głuptas. No i to jest budowanie. I level wpadł. 9. Świetnie. Piąty lewerek nam wpadł. Oczywiście musiało to się zdarzyć. Dobrze, że nie da się jakoś zblokować. Dobrze, się nie da zblokować. Dobra. Dobra, mamy to. Teorii mamy to. Tylko tutaj nam się delikatnie wysoko zrobiło. Nie wiem, czy się nie zabiję. Nie, nie zabiłem się. To potrzebujemy kamienia. Potrzebujemy kamienia i to natychmiastowo. Natychmiastowo, więc myślę, że to czas najwyższy, żeby właśnie po ten kamień się ruszyć. Po ten kamień się ruszyć. Szczególnie, że on jest tutaj blisko. To jest bardziej problematyczne do samego wydobywania. Trochę stamina podskoczy. Oledwy fragment, świetnie. Skakuj z kamienia. Dunzel is slacking off? Co? Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo. Chcę zobaczyć. Co znaczy slacking off? Muszę zobaczyć. Slacking off. Może się odciąga. Chyba trzeba mu tam delikatnie
Zwiększy się rygor. Tam zwiększy się rygor. Dobra. Wzięte. 31 stone'a akurat. Tanzi. Ja mam z tobą sobie porozmawiać inaczej. Chciałem cię uderzyć na przykład pałką. Do roboty. Czemu ty nie chcesz pracować? Upset. To znaczyło upset. Zdenerwowany. Ale co tobie jest? Bo ja nie rozumiem. Czyż ty masz... A, 53 sanity tylko. To czemu tak? Chodź. Musimy pogadać. W ogóle tam jakiś... Dinosum. Nowy mob. Czemu ty masz tak mało? Sanity. Nie rozumiem tego. Jeszcze raz. Pytujmy cię. Łóżko masz w teorii. Nie rozumiem. Niby drewna i taką sporo tutaj poprzynosił, więc luz. To nie szkodzi nam w żaden sposób. Dobra. Teraz trzeba zrobić kamieniołom. Tak jak wam obiecałem wcześniej, stone pit. O, wrócił do roboty. To mu się odwidziało już. Opa. Tanzi. Ty masz pracować. Ty tu robisz, o. Tylko tu. No w ogóle widzę, że jakby mają problem z tym. Tu chodzi o to, że żaden z nich nie gotuje. W sensie nie mają, wiecie, tego jedzenia smażonego? Czyżby? Mogłoby to być problemem? No ale mają pieczone żarcie. Dobra, zbudowały. Który się zajmuje właśnie tym? U Crushera jeszcze potrzebujemy. Czy możemy zrobić tego Crushera? Crusher, 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 Wooden Tower. Czu, Crusher jest. Nawet nie jest ciężkie do zrobienia. Hot Spring. To też możemy zrobić. W ogóle tu mamy kolejne outfity. Pałka. Może mieć większe DPS-y. Też sobie wezmę. Sign. Kolejne Poison Bowy. O. Dobra, ten Hot Spring weźmy. Sandbag. Tropical Outfit i Tundra Outfit. Chcę wziąć Tundra. Dobra. Wytrzymy to. I na razie tyle. Który tam pracuje? Ty pracujesz w kamieniołomach. To ty cały czas już będziesz pracował w kamieniołomach. Kamieniołomach. Bla. Polska język, trudny język. Ty cały czas tu pracujesz. Cały czas tu. I tak sobie myślę, a może byśmy ogarnęli tego kolesia, tylko ja nie mam żadnych pokeboli. Mogę coś zrobić? Mogę trzy zrobić. No spróbujmy. Dobra, idziemy walczyć. A w sumie mogę pałkę jeszcze zrobić lepszą. Nie mam kamienia. Fuck me.
Nie mam kamyczka. A powalczmy sobie z nim delikatnie. Hop, hop, hop. Dobra. Tyle kamienia starczy? To nie starczy. Możesz trochę. My kamień mamy non-stop produkowany, więc tylko tyle na tą pałkę potrzebuję. Teoretycznie. Zaraz mi ucieknie. A ta wygląda śmiesznie. A ta wygląda śmiesznie. Dobra, róbmy tą pałę. Start. Start production. Rób, rób, rób. No i mamy pałkę. Atak 50, atak 25, dwa razy więcej. Możemy zdiskardować. Czy może możemy im coś dać? Ale oni chyba nie mają żadnego inventory. Nie mają. Dobra. To tylko pałka. Chuj mnie ta pałka. Idziemy, chodź. Dinosum. Dobra, 3, 2, 1. Palimy cię. Dobra, 25%. Nie ma szans. No shit, nie chciałem tłuc do końca. No cóż. Sorry memory. Sorry memory. Jedna kulka nam została. Kurczę, te pokebole zaczynają być słabe dla nas w tej chwili. Te pokebole zaczynają być słabe. Co, zaatakujesz nas? Pet, feed, command don't attack. Atakuj agresywnie. Pytanie, czy on nie zacznie zaraz atakować każdego na swojej drodze, bo jak na przykład zaraz mi zaatakuje mamuta, to będzie problem. I to nie taki lekki. Dobra, tyle starczy. Idziemy zrobić pokebole i może się jeszcze przejdziemy gdzieś. Chyba, że mogę crashera zrobić. Kurwa, mogę crashera zrobić. Mogę crashera zrobić. Ja nie wiem, co ten crasher daje i czy mogę go na przykład, nie wiem, w środku zrobić? Ja mogę go zrobić w środku? Pewnie nie mogę, nie mogę. Crasher ma być na zewnątrz. Niech będzie to. Minuta 18, what? Dobra, i tu będą w teorii wszystkie competition do zaupgradowania kolejnego poziomu naszej bazy. W ogóle ma ponad 38 sanity, nie wiem czemu. I zobaczmy. Kamienia mogę robić takie rzeczy. Z wód możemy robić to. Ej, ciekawe. Ciekawe. Zróbmy upgrade'a. Dobra. Build hot spring. Ja mam tutaj ten hot spring do zrobienia, a mam. Gdzie to było? Ten ranch by się przydał też zrobić. Hot Spring, Palladium Fragment i Pal Flutes. Fluids. 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 Dobra, lecimy na Fast Travela. My byliśmy gdzieś tutaj.
Teraz to bardziej chcę chyba podlecieć po kamień. Wydaje się, że on jest tutaj. To małpka mi się opierdziela, bo jej coś dolega. Widać, że jej coś dolega i jej cały czas spada sanity. I to jest trochę dziwne. Po drugie, nie chciałem chyba kamienia zbierać, tylko chciałem paladin fragment zebrać, ale okej. Tak też można. No i tak tego paladin fragment trochę pozbieram. A przy okazji kamień, nie? Przy okazji trochę kamyczka. A? Zobaczmy, co tam się działo wcześniej już, bo widziałem, że coś się tutaj w ogóle tłukło. Mamy creamies. Zobaczmy, jakie DPS mam teraz. Wow! Teraz ładne mam DPS-ki. Fajnie. Z nich leci wool. Tu coś było, tu widzę, że jest w ogóle Pokeball. Tu jest Pokeball. Co my tu mamy? Tu coś było. Tu coś walczyło. Tu coś zdechło. Tu coś zdechło. Nie mają broń. Ja mam strzały? Oczywiście, że nie mam. Walić was na pyrę. Dobra, pokonani. Jakieś ammo pozbierałem. I to było easy. Czym ty jesteś? Really spał. I mamy ją, tak? Level 10. Czym ty jesteś? Ribbunny. Wow! Jaka śmieszna. Czy śmieszny, bo to patacik. Chłopczyk. Chłoptaś. Wiem, że broń żadna nam tutaj nie wydropiła, jedynie ammo. To też troszeczkę słabo. Mogę coś z tym zrobić? Nie mogę nic. Z tym nie mogę zrobić nic. Dobra, tutaj nic już więcej nie widzę. Same karatywy. Tamtym, jeżeli bym chciał nawet zreproduktować te ribani, to i tak nie mogę, bo nie mam drugiego. Nie mam samiczki. Niebieski jesteś? Nie. Journal Day 11. Dobra, ale ja tu przyleciałem tak naprawdę po niebieskie kamyczki. Ja tych niebieskich kamyczków wcale nie wydropiłem. Chodź, Ribbunny, chodź. Ogólnie, jeżeli chodzi o miotacz ognia tutaj, to jest naprawdę bardzo świetna. Prawda, jak widzieliście, naprawdę jest to dosyć efektywne na te moby. I w sumie, jeżeli chcielibyśmy nawet z kimś walczyć, teraz to nie ma problemu. Zbieramy sobie takich bieskich kamyczków, to się mu zawsze przydaje. Weapon is damage, świetnie. I gucio sobie zbiorę. No trudno. Dobra, ale ja wolę tego swojego Fox Sparksa. Trudno się, że mam ten Huggy Fire. To jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Dobra. To tak. Tutaj się oczywiście do tej bazy fast travelujemy. Tutaj mamy to. I zobaczmy, co ona w ogóle może, bo w sumie nawet nie sprawdziłem tego. Handworking, gathering i transporting. No nie jest jakoś super mocna. Może defensa większego, ale 2 na 10.
Totalnie 2 na 10. No wezmę cię tylko tak po prostu, żebyś była. Jesteś śmieszna. Masz harvesting niby. Ale kolega, ty to miałeś cały czas kopać kamień. Ty masz być stricte od tego. Nigdzie indziej więcej. Dobra, to wam rzucimy tu. No jedzą sobie. Mają te córki. Musimy zrobić więcej łóżek. Tylko właśnie, no nie mamy... Nie mamy kamień. Dobra, nieważne. Nie było tematu. Zróbmy sobie to gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj to łóżeczka. One miały sobie tutaj te łóżka i nie przeszkadzały nawet na dole. O. Dobra. O, nie mam drewna już. Nie sądziłem, że mam drewno zabraknie. Raz, dwa. Róbcie następne. Róbcie następne, a ja te pokasuję. No, czemu nie... A, bo nie mam miejsca. Shit. Wyszło. Trochę nie wyszło. W ogóle, mogę cię zabrać? No, ty budujesz nadal, okej. Okay. Też coś tam budujesz. Najgorsze jest to, że w sumie to niezbyt budujesz. Mają chyba problem z wejściem tutaj. Nie wiem, czy zdążymy to zrobić przed nocą. Chyba one jeszcze tu były i pracowały tak najbardziej, ale... Ale bez tego trochę ciężko. Krawieczka, jesteś do budowania? Ty jesteś zbugowana. Ty też jesteś zbugowany, ale mogę cię podnieść przynajmniej. Tam coś się w ogóle chyba tłucze. To jesteś logging, przepraszam cię bardzo. Ona w ogóle zbiera drewno tak po prostu, poboczem. Ciekawe. Kolejne łóżko. A ten to ja nie wiem, watering. Okej, okay, ty sobie waterujesz, ale nie wiem co. Tak samo jak building. Teraz cię przez okno wyrzucę. Wierz mi, jestem do tego skłonny. Nawet to zrobię. Lecisz. I nawet chyba mu to pomogło. Nawet mu to pomogło. Dobra, już będziemy mieć jedno łóżko na zaś nawet. Znaczy i tak muszę to na dole łóżka rozpieprzyć, to prawda. Ale może przynajmniej mi drewno troszeczkę dostarczy dzięki temu. Dobra, dziękuję. I czy wy teraz wejdziecie na górę, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. Róbmy jeszcze to jedno łóżko, które jest potrzebne. Ty mi nie pomożesz. Teraz chyba ktoś zaczął budować. Już nie. No i dobra, zrobione w teorii. Aha, rozumiem, że wszystkie śpią na zewnątrz. Ciekawe. Bardzo ciekawe. To jest też sleeping w teorii. Dobra, no to szczulkanie.
Stały? Stały. To do roboty. To do roboty. Rozwalmy. Myślę, że można by to było na przykład zrobić taką pseudo skrzynkę. Nie wiem, czy tu akurat, może tu. Tu bardziej. Zrobimy sobie coś takiego. I chcę mieć tutaj, 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 tutaj. Te rancho musimy zrobić dzisiaj właśnie. Skrzyneczka niech będzie styk. Styk. I pyk. Tam będzie stricte drewno i tym podobne. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem, tu drewienko, tu kamyczek. W ogóle to jest secure settings nawet. Ciekawe. Możemy jakoś zmienić nazwę czy coś? Niestety nie. A szkoda. I teraz ten kamień tutaj nosi. Dobra, dobrze jest. O to chodziło. O to chodziło. Bierzmy to. Tu jeszcze jest kamień. Ta skrzynka na razie może być taka, wiecie, do przechowywania jakichś tam sadzonek, jakiś, nie wiem, głupot typu grzyby, jajka. To są takie rzeczy, które są nam w tej chwili niepotrzebne. Ten or to może tutaj leżeć. Fisher's Claw to raczej też niepotrzebne. O, i tak jest elegancko. Głomosł i też może tu leżeć. A reszta oczywiście zostaje tutaj, w tym miejscu. Tu był jeszcze kamień, tak. Tu ten fragment też możemy położyć. Chociaż widzę, że one sobie trochę w kulki lecą, ale okej. Okay. Trochę sobie w kulki lecą. Bo wszędzie wszystko kładą. Ludasy jedne. Nie potrafią segregować rzeczy. Dobra, to wrzućmy, to wrzućmy i to wrzućmy. Zróbmy sobie w końcu te strzały też, bo... Które mamy nawet cloth outfit, który możemy zrobić w teorii. Ale widzę, że to nam się nie przyda. Po co mi w ogóle był cloth? Bo ja do czegoś tego potrzebowałem i nie wiem do czego. Alarm bell, hanging trap. Proszę, mamy. Rancho mieliśmy zrobić już. To springi. To pole fluids. Do czego jest ten pole fluids i jak to zdobyć? Czy jest tu gdzieś coś pokazane? Sobie naprawmy. No, to już mamy naprawione. Nie jestem pewien. Dobra, cloth outfit. Zmienimy sobie repertuar ciuchowy. No, teraz wyglądamy od razu lepiej. Już nie tak prymitywnie. Nie tak prymitywnie. Dobra. Pulse też sobie zróbmy. W sumie to sanity trochę spada. No ale się zastanawiam dlaczego. Mamy to. No i teraz co? Strzały. Też maksik. To sobie robią. Ja sobie zjem przy okazji coś. Może by tak pół wziąć.
Połowa połowy. A mniejsza połowa. Dobra. Głodni już nie są. Zróbmy sobie trochę strzał. Nie musimy od razu wszystkiego robić na raz. I chodźmy się przejdziemy. Przy okazji już jak tu jesteśmy. W dalszą stronę tej oto bazy. Bo tam jest coś zaznaczone. Tu coś mamy zaznaczone, tylko nie wiem co. Ten znacznik możemy usunąć. Tu po lewej stronie coś jest. To jest to. Zobaczmy co to jest. Tu w ogóle widzę, że nasz ten jeleń sobie lata. Chodźmy Pokemonku. Czym ty jesteś? Tower of the Rain Syndicate. Join boss battle. What? To są bossy. To mnie teraz zszokowało lekko. No dobra, ale zanim jeszcze skończymy odcinek, widzę, że już mam 41 minut odcineczka. To jeszcze polecimy sobie tutaj, bo widziałem, że jest tu jakiś dungeon i chciałbym zobaczyć, na czym on polega. Być może w następnym odcinku go nawet zwiedzimy. Co my tu mamy? Dobra. Kila Mari, o! Jakieś grzyby, ale grzyby widzę, że nie są dla nas istotne. Duże skałki. Czym ty jesteś? Jakiś ty śmieszny. Chyba ci dojebać. Nie chciałem cię zabić. Przepraszam. Venom Gland. Czyli ty pewnie trujesz. Myślę, to był członek syndykatu, z tego co widziałem. Tak, Syndicate Tug. Chodź! Chodź, 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 chodź. Dobra, mamy was. Atakujemy. Szybko, szybko, szybko. Kolejny Syndicate Tug. Padłeś, powstań. Power Raid. Kolejny bierzemy sobie oczywiście False Fearsy. Trochę już mamy ich ogólnie, nie? Trochę ich jest. Dobra, tam jest przejście z tego co widzę. Dałoby się więcej poków. Więcej poków. Co my tu mamy? Oprócz tego, że dziwne zielone ślady. Udler. Dwóch nawet. Dowalimy wam. Co? Jeden prezent? Kurde. Chodź tu. Mamy cię. Pudler, dziękuję. Tamten ci spierdzielił. Tamten uciekł, cwaniaczek. Kolegę zostawił, no nie. Idziemy dalej. Ciemnutek w dupie. Ale mój koleżka Fox Parks oczywiście wszystko mi tu rozjaśni. Mał. Kolejny nowy Pokémon. To jest strachliwy Pokémon. Tylko nowy też zbytnio nie możecie nigdzie uciec, prawda?
Butler. To nie. Tam jest mał. Tylko Butler mi już jest niezbyt potrzebny nawet. Chodź tu mał. Chodź tu mał. To jest prawdziwe kitku. Mam cię. 25%, niedużo. Ale masz pewien spell. Dawaj go. Walim go na pyrę. Ta parka była nawet. ...48%. Mam cię. Mamy dwójkę. Dobra, moi drodzy, wyszło 46 minut odcinka, jak zwykle. Naprawdę przy tej grze bardzo szybko schodzi czas. Aż chyba za bardzo. Właśnie, aż chyba za bardzo. No i co? Widzimy się pewnie w następnych odcinkach, więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Ground of Shiro. A my oczywiście kontynuujemy rozgrywkę w Palworld. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!